No, a co myślałeś? Witam w zbrojowni Warframe i dziś pogadamy o dwóch broniach za jednym zamachem, bo nie chce mi się robić dwóch odcinków o stoletowym umorem. Mowa o Glaxionie Embolist. Pierwszy wygląda sensownie do momentu, aż zacznie się z niego strzelać. Drugiego z kolei można traktować serio, póki nie kapniemy się, że to biologiczny miotacz gazu. Z czym to się kojarzy, wie każdy, kto był w podstawówce. Tak więc mamy toaletowe duo, ale czy te bronie nadają się do czegokolwiek poza niewybrednymi żartami? Zależy od gustu. Glaxion ma bardzo małe obrażenia. Zaledwie 12,5 obrażeń od zimna, ale za to ma 35% szansy na status. To brzmi nawet nieźle. Gorzej, że ma 30 metrów zasięgu, a więc nie nadaje się do użytku na duży dystans. Dodatkowo strumień wije się jak slany za skroniec, więc celowanie jest utrudnione. Serio, to jakiś żart jest chyba. Obrażenia od zimna też nie są jakoś super uniwersalne. Można przerobić się na wirusowe, na pustkę. Magnetyczne na korpus, wybuchowe na infestów. Ilość obrażeń dalej jest malutka, ale jak to się uprze, to proszę bardzo tylko na miłość boską. Nie ustawię barwy energii na żółtą. Co do Embolist, sprawa ma się jednak inaczej. Zacznę od wad. Po pierwsze, obrażenia nie są olbrzymie, po drugie, broń żera amunicję szybciej niż jarzają słodycze, po trzecie, ma tylko 6 metrów zasięgu. No oczywiście, można też się dowalić do tego, że to broń robiona w dodżo i wymaga formy i mutagen mass, bla bla bla. Teraz zalety. Po pierwsze, broń zadaje obrażenia wszystkim w zasięgu, a jej obszar działania to dość wąski stożek. Obszar działania jest traktowany tak samo jak eksplozje, więc bariery i osłony nie chronią przed nimi za dobrze. Można też użyć moda na zwiększenie zasięgu, by wydatnie poprawić sposób działania tej broni. Kolejnym plusem jest to, że za każdym razem, gdy broń zada obrażenia, nakłada na cel toksyczny status. Więc po zmodowaniu jej można nią nakładać zarówno status toksyczny, jak i jeszcze dodatkowo inny. Osobiście polecam obrażenia kwaśne lub radioaktywne. Kolejnym bajerem jest syndykatowy mod, ale bierze się go głównie przez wzgląd na detonację. Wielki magazynek oznacza, że nie zauważysz nawet, kiedy cała amunicja po prostu wyparuje. Poza tym zapas amunicji wtedy jest tak mały, że nie wystarczy, by napełnić kolejnego magazynka, przez co może w tej broni po prostu zabraknąć amunicji. Warto zainwestować więc w mutację amunicji, co już sprawia, że ta broń wymaga trzech modów, by nadrobić braki mechaniczne. Potem standardowo mody na obrażenia, wielostrzał i obrażenia elementarne sprawią, że Embolist będzie się sprawdzał w misjach do 40 poziomu. W końcu toksyczne obrażenia ignorują tarcze i działają całkiem nieźle na Grenier, a po dodaniu obrażeń ognistych lub elektrycznych podzieją i na infestów. W pewnym sensie Embolist jest podobny do Ignis, tylko wygląda bardziej kretyńsko. No ale działa nawet dobrze, więc w przeciwieństwie do Glaxiona można się nim pobawić.